Jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jesteśmy również dziećmi Matki Bożej. Maryi, która jest naszą Matką. Dzisiaj jej imieniny chcemy w największą świętą się w nią złożyć jej bukiet kwiatów modlitwy. Razem z tymi bukietami przyniesionymi jako pierwociny ziemi, zioła, kwiaty, zboża. Chcemy jako cząstka Kościoła Powszechnego włączy się w ten wielki hymn chwały Bogu, ale również i czci, który dzisiaj chcemy wyśpiewać Matce Najświętszej, w niebo wziętej. Uczyńmy to całym sercem, jak tylko potrafimy, aby ona doznała, by się cieszyła naszą obecnością, a przecież więcej otrzymamy, niż potrafimy dać. W tej mszy świętej polecam Panu Bogu świętej pamięci Marianę Kliczuk, świętej pamięci Janusza Kliczuk. Modlę się za wszystkich, którzy tutaj są, za wszystkich, którzy może i nie mogą na łożu boleści, ale włączają się w te hymny chwały oddane Matce Najświętszej w niebo wziętej. Niech ona wyprasza wszystkim potrzebne dary nieba. Byśmy jak najgodniej sprawowali eucharystyczne ofiary. Świątynia Boga w niebie się uchwalała i Alfa Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Potem ukazał się wielki znak na niebie. Niewiasta obrotona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec gwiazd 12. I inny znak się ukazał na niebie. Oto wielki smok barwy ognia, mający 7 głów i 10 rogów, a na głowach jego 7 diademów. I ogon jego zmiata trzecią część gwiazd z nieba. I rzucił je na ziemię. I stanął smok przed mającą rodzić niewiastą, ażeby skoro porodzi, porzec jej dziecię. I porodziła syna, mężczyznę, który wszystkie narody będzie pasł ludzką żelazną. I zostało porwane jej dziecię do Boga, do jego tronu. A niewiasta zbiegła na pustynię, gdzie miejsce ma przygotowane przez Boga. I usłyszałem donośny głos mówiący w niebie. Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga naszego i władza jego pomazańca. Oto słowo Boże. Thank you.
pokrętem. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swe stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Oto Słowo Boże. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odnawił.
Ujął się ze swoim sługą Izraelem. Pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Oto słowo Pańskie. Przypuszczam, że wiemy, które to są. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Drodzy bracia i siostry, z wdzięcznością przynieśliśmy do domu Bożego pierwociny kwiatów, roślin, zielonych ziół leczniczych, aby Bóg za przyczyną niebowziętej ustrzegł je od wszelkiej szkody, aby służyły człowiekowi i zwierzętom. Panie nasz Boże, Ty wszystkim stworzeniom dajesz kołka we właściwym czasie. Ty nakazujesz rosnąć trawie, ziołom, zbożu, aby stało się lekarstwem i pożywieniem dla ludzi i zwierząt. Od Ciebie pochodzi bogactwo wody i słońca na ziemi, aby wszystko, co się zieleni i rozkwita, owocowało, gdy nadejdzie czas zbioru. Prosimy Cię o błogosław przyniesione do Ciebie pierwociny zieleni tego roku, młode pędy zbóż, trawy, zioła, kwiaty. Zachowaj je od zniszczenia, aby wzrastały, ratowały oczy, przynosiły jak najobfitszy plon i mogły służyć zdrowiu ludzi i zwierząt. A gdy będziemy schodzić z tego świata, niechaj nas, niosących pełne naręcza dobrych uczynków, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Niebowzięta, najdoskonalszy owoc ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do wiecznego szczęścia, Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Yeah.
Toster, to pozdrówka, sprzęty, z których na pewno ucieszy się każdy tata, jakoś tutaj węże, ostrzarka do łańcuchów, tabletki do zmywarki, mikser i robot kuchenny. Tata się na pewno wstrzela. Robot był na początku. Nie był. Czekaj, ile stołów ma? Trzy. Tak? O kurde. Moi kochani, przypadł mi zaszczyt również i powitania wszystkich, którzyście przybyli na nasz festyn parafialny. Przywitania w imieniu organizatorów, ale jeszcze pan sołtys tutaj słowo rzeknie. W każdym razie to dla mnie zaszczyt uczestniczyć w takim pierwszym festynie parafialnym. Muszę się przyznać, że przez te lata, jak tutaj jestem, myślałem o festynie, ale jestem taki tchórzliwy troszeczkę i no nie potrafię czegoś takiego zrobić, zorganizować. A wiem, że w parafiach są zespoły ludzi, którzy już organizowali, bo trafiałem na poprzednich placówkach. I tak marzyłem cichym sercem, żeby coś takiego u nas się udało. I rzeczywiście, kiedy na początku lipca kilka osób zostało po mszy świętej, niedzielnej
i zaproponował urządzenie, zorganizowanie takiego festynu. Byłem mile zaskoczony i powiem prawdę, serce mi bardziej zapukało, ale znowu myślałem, no fajnie, organizacja, ale to jest trochę pracy, trochę mało powiedziane. Niech ksiądz się nie martwi. Widziałem w ich oczach zapał. To kilka osób takich energicznych, młodych, małżonków, młodzież, którzy rzeczywiście widziałem, czego chcą. Więc jeśli tak, na 15 sierpnia, coś mi się to wydawało, że ten termin jest trochę krótki, 15 sierpień, nie zdążymy. Zdążymy, wszystko będzie dobrze. Na święto Matki Bożej. I to zaproponowali tą nazwę festynu Rodzina Bogiem Silna bez alkoholu. Tak nawiązuje do sytuacji. Witam zespół Brudniczanki, który uczestniczy we mszy świętej, jest z nami. Dziękuję bardzo paniom za przybycie. Mam nadzieję, że dobrze się będziecie czuły tutaj wśród nas i też swoim występem uświetnicie nasz festyn. Dziękuję serdecznie panu Żmijakowi, który będzie również śpiewał i zgodził się być z nami. Zresztą nie pierwszy raz tutaj jest z nami i chwała za to Panu Bogu, że jest taki człowiek, który chce i zawsze pragnie się dzielić swoim talentami. Bóg zapłać. Przyjedzie do nas również zespół z Turska. Przybędzie panie, które też zechcą zaśpiewać. Będzie występ zespołu tanecznego tutaj z naszych dzieci, z młodzieży. Dziękuję za przygotowanie już z góry. Dzieci przygotowane przez panią Dorotę też będą miały swój występ artystyczny przed nami. Zatem wszystkim przybyłym dziękuję gorąco. Zaprosiliśmy na naszą uroczystość również i władze tutaj naszego terenu sulęcińskiego, pana starostę. Jeszcze nie przybył, ale mam nadzieję, że przybędzie. Jest natomiast pan wójt gminy Słońsk, pan Janusz Krzyśków. Dziękuję za obecność, dziękuję za bycie razem z nami również i w świątyni, za modlitwę i za wkład, który tutaj stara się mieć właśnie tym naszym pozyskiwaniu środków na nasz dach w kościele parafialnym. Został zaproszony również pan radny Rady Powiatu, sołtys wsi Ownice, pan Franciszek Jamniuk. Nie wiem, czy już się pojawił, ale obiecał, że będzie na pewno. To pierwszy człowiek, który wziął swoje ręce i dokumenty i zaczął działać po skończonym remoncie kościoła, dachu kościoła w Ownicach. Byłem zaskoczony, że również i taką inicjatywę podjął w stosunku do naszego kościoła parafialnego. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim organizatorom, którzy się najwięcej natrudzili. Oni noszą dzisiaj takie plakietki. Pan sołtys nie założył jeszcze, ale powinien mieć. Którzy się najbardziej natrudzili, bo to ich inicjatywa, ich pomysł. Dziękuję Jarkowi i Uli Prusinowskim, dziękuję Małgosi Gawor, dziękuję Ani Wawrzyniak, dziękuję państwu Kamińskim, pan Daniucie, pani Zbigniewowi, Jarkowi, głównemu naszemu tutaj kucharzowi na tym spotkaniu. Dziękuję państwu Rejczakom, Anicie za opiekę nad loterią, dziękuję panu Tomaszowi za obrazy na aukcję, dziękuję Marzenie Kamińskiej za obrazy na aukcję. Rafałowi za nagłośnienie, tutaj pilnowanie, żebyśmy byli słyszeni. Kamili, która prowadzi całą tą imprezę i Karinie, która Pawińskiej, która pomaga. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli w przygotowaniach, posiłku. Wczoraj siedzieli do ponad północy nad pierogami, nad gołąbkami, nad wszystkim, co dzisiaj można spróbować i skonsumować. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za wysiłek i życzę miłego pobytu. Życzę, byśmy tutaj się czuli jak w rodzinie, jak u siebie. Bóg zapłać. Gości, parafian naszych, zamierzyc, z okolic, jak to mówią, ze wszystkich pobliskich miejscowości.
życzę wszystkiego najlepszego, żeby ten festyn nam się udał i uważam festyn pierwszy za otwarty. Dziękujemy serdecznie księdzu proboszczowi i panu sołtysowi za te słowa powitania. Teraz przed państwem na scenie wystąpi zespół GEM z Krzeszyc, a ja przypominam, że dzisiaj zorganizowaliśmy dla państwa również liczne konkurencje. Jeszcze raz przypomnę o możliwości korzystania z wielu atrakcji na tym placu oraz poza nim. Proszę państwa, dochód uzyskany ze sprzedaży jedzonka, losów i korzystania z atrakcji przeznaczone będzie na remont dachu kościoła. Wspomóżmy wspólnie ten cel. Zapraszam państwa również do zgłoszenia się drużynowo i indywidualnie do udziału w konkurencjach sprawnościowych. Zgłoszenia państwa przygotowaliśmy. Można skosztować smacznych dań przygotowanych przez mieszkańców Lemierzyc. Mamy dania z grilla, dania tradycyjne dania kuchni polskiej. Mamy słodkie wypieki, napoje. Po prawej stronie od sceny znajduje się również stanowisko, na którym możemy skorzystać z możliwości postrzelania z wiatrówki. Na wprost sceny